Cześć, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, skąd nagle teraz w Polsce w ostatnich dniach tyle ataków nożowników? Bo ja sobie tego nie przypominam. Robię filmy od dobrych kilku lat i nie było nigdy tego typu spraw. Oczywiście, gdzieś tam jacyś kibicy, coś tam. Moi drodzy, dzisiaj RMF24 podaje, pisze taki artykuł. Atak nożownika w Warszawie, 17-latek w stanie krytycznym. I to jest jedna sprawa. I oni tam nie napisali narodowości. Napisali płeć, że jedna dziewczyna, dwóch chłopaków, ale nie napisali narodowości. Zaraz wam przeczytam te informacje, co się wydarzyło ostatnio w Warszawie, a później wam przeczytam, co się ostatnio wydarzyło w Piotrkowie Trybunalskim. No bo skoro oni tutaj narodowości nie podali, to tam już podali. Zgadnijcie. Kto to był? Atak nożownika w Warszawie, jak dziś podaje RM24, 17 -latek w stanie krytycznym. 17-latek, zaatakowany przez nożownika w pobliżu stacji metra Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, trafił do szpitala. Chłopak jest w stanie krytycznym. Jak podała policja. Zatrzymano trzy osoby mające związek ze zdarzeniem. Jak informuje stołeczna policja, do ataku nożownika doszło w piątek późnym wieczorem, czyli wczoraj, w pobliżu wejścia do stacji metro Centrum Nauki Kopernik. 17-letni mężczyzna, właściwie chłopak, przecież to jeszcze niepełnoletni, został tam zaatakowany i pchnięty nożem w stanie krytycznym trafił do szpitala. Jak moi drodzy. Podaje policja. Słuchajcie, teraz jest komunikat policji. Policja Warszawa. Słuchajcie uważnie. Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa zatrzymali dzisiaj rano trzy osoby mające, czyli dzisiaj zatrzymali, mające związek ze. Zdarzeniem, do którego doszło wczoraj później wieczorem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-letni mężczyzna został tam zaatakowany i pchnięty nożem. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Zatrzymane osoby to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Wstępne czynności prowadzone są w kierunku artykułu 156. I moi drodzy, pod tym tweetem rozpętała się burza. Ludzie zaczęli pytać. No ale jakie narodowości? No bo podali płeć, więc przydałaby się też narodowość, no bo jestem przekonany, że gdyby to był na przykład Polak, to by napisali, że Polak, czy tam Polacy, no. I teraz, moi drodzy, uwaga, bo kilka dni temu Trybunalski.pl, czyli Piotrków Trybunalski, sytuacja dzieje się, działa się właściwie w Piotrkowie Trybunalskim, napisało taki artykuł, słuchajcie. Opublikowano zdjęcie nożownika z Piotrkowa. Jest poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. I to... Jest ten pan. Kurczę, jak teraz tak patrzycie, no to. <laughs> Zaraz wam opowiem, co się stało tutaj w Piotrkowie Trybunalskim, moi drodzy. Skoro jeszcze jakiś czas temu ja szukając dla was informacji, nie spotykałem się z tego typu informacjami. Teraz nagle w ciągu jednego tygodnia podane są dwie informacje. Jedna w Warszawie, trzech troje zaatakowało 17 latka. Druga w Piotrowie Piotrkowie, przepraszam, Trybunalskim, gdzie sprawcą jest ten oto gościu. I już wam teraz mówię, o co chodzi z tym Piotrkowem Trybunalskim. Jak podaje portal Trybunalski, poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania jest mężczyzna, uwaga, z Gruzji, który na terenie Piotrkowa Trybunalskiego zaatakował 50 latka. Do bójki doszło przed jednym z piotrkowskich klubów. W nocy z soboty na niedzielę 7-8 września doszło do ataku na 50-letniego ochroniarza klubu w Piotrkowie Trybunalskim. Po kilku próbach uspokojenia gruzina pan Marek, pracujący w klubie od kilkunastu lat, został zmuszony do wyproszenia bawiącego się w lokalu gruzina. Za nimi klub opuściło jeszcze dwóch jego kolegów. Wdali się w przepychanki z ochroniarzem. Jeden z napastników wbił ochroniarzowi nóż prosto w brzuch, Zrobiło się zamieszanie, trzech agresorów próbowało zbiec z miejsca zdarzenia. Jeden, główny podejrzany, rzeczywiście uciekł. Pozostali zostali zatrzymani. W wyniku ataku ranny 50-latek trafił do szpitala, gdzie lekarzom z trudem udało się opanować krwotok. I teraz słuchajcie, poszukiwany sprawca napadło. W związku z atakiem nożownika został za nim wydany list gończy i europejski nakaz aresztowania. Poszukiwany to kawta Radze Lasha. Urodzony 30 lipca 1998 roku w Gruzji, imię ojca Lewani i imię matki Matuna. No czyli, moi drodzy, 26-letni Gruzin, zrobił coś nożownikowego w Piotkowie Trybunalskim. I teraz, moi drodzy, pytanie: ilu tego typu ludzi jest w Polsce? Dlaczego on przyjechał do Polski? Bo to jest zupełnie inna mentalność. No, do niedawna w Polsce nie było czegoś takiego, że ktoś chodził z nożem. Teraz ludzie po ulicach w Polsce chodzą z nożami. I teraz słuchajcie, postanowieniem sądu rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, wydział drugi karny zostało wydane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 14 dni, dzień później wydano list gończy, następnie do sądu okręgowego w Piotrkowie został skierowany w wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, i taki nakaz został wydany. Przekazała jakaś tam pani z prokuratury rejonowej Piotrkowie Trybunalskim. I teraz tak, jak oni nam podkreślają, póki co nie są znane żadne nowe szczegóły sprawy. Nie ma także podejrzeń co do miejsca przebywania poszukiwanego Gruzina. Ten Kaftar radze Lasz, poszukiwany jest przez łódzką policję na podstawie artykułu 159. Udział w bójce lub pobiciu człowieka przy użyciu broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, proszone są o komunikat z najbliższą jednostką policji. Ja bym, moi drodzy, tutaj zapytał ludzi, którzy na przykład wynajęli mu mieszkanie. No, jakim głupcem trzeba być, żeby nie weryfikować? Ja to na przykład bałbym się. Ewidentnie widać, że coś złego dzieje się w Polsce, że naprawdę coś złego zaczyna się dziać. Ta sprawa z tym Gruzinem, no biedny ochroniarz naprawdę, no niesamowite. Cudem przeżył, na szczęście. Dziś w Warszawie, 17 latek, też noża. Ja wiem, że ludzie teraz, ta młodzież ogląda jakieś głupie filmiki, ja to rozumiem. Tylko dlaczego policja tak profilaktycznie nie podała na przykład inicjału? Przykładowo jakiś tam Krzysztof B., Stanisław S. i na przykład Małgorzata C. Pozdrawiam wszystkich Krzysztofów, Stanisławów i Małgosie. Bo to nie jest tak, że ja mam coś do tych imion, tak po prostu pierwszych z brzegu sobie wziąłem, popularne imiona. I teraz pytanie: jak my mamy się nie bać wychodzić z domu? Powiedzcie mi, jak my mamy się nie bać o nasze zdrowie, o zdrowie naszych bliskich? Przecież ewidentnie, ewidentnie w Polsce zaczyna się dziać to, co ma miejsce w Szwecji, we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Belgii, we Włoszech. W Hiszpanii, no mogłem tak wymieniać, 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 wymieniać. O Stanach Zjednoczonych nawet nie wspomnę, chociaż tam policja akurat ma coś do powiedzenia. Przecież, gdyby oni opublikowali od razu dane albo i narodowość, mogliby przecież napisać troje Polaków. Dlaczego nie napiszecie? Bo jeśli to by byli Polacy, to teraz by napisali. A skoro nie napisali, to znaczy, że to nie są Polacy. A skoro to nie są Polacy, to znaczy, że żyjemy już w bardzo dużym niebezpieczeństwie. I to nie jest tak, że ja dramatyzuję. To nie jest tak, że ja przesadzam. To są fakty, to są realia, które mamy teraz na wyciągnięcie ręki. No nie jest do pomyślenia to, że Piotrkowie trybunalskim, gościu, którego już wizerunek policji opublikowała, Widać go. Jest Gruzinem. Jak to możliwe, że ludzie bez weryfikacji nadjeżdżali się, często na taksówkach pracując? Jak to jest możliwe, że w Warszawie nastolatkowie wy dalej sobie róbcie to, co robicie? W sumie to już nawet nie ma co ostrzegać, bo to już jest tak jak tam. To my nie jesteśmy w lepszej sytuacji. Nawet jeszcze w gorszej, bo u nas to postępuje dużo, dużo, dużo szybciej. Dobra, napiszcie, co o tym sądzicie. O tym, o tej sprawie. I napiszcie, jak tam w waszych miastach, czy też w wioseczkach, czy już coś widać. Trzymajcie się krótko, piszcie komentarze, dziękuję za uwagę i do usłyszenia, cześć Papa! Pa.